Podobnie jak w poprzednich latach, także i w tym roku ulicami Daszyny przeszedł barwny korowód dożynkowy. Tradycyjne święto plonów znów zgromadziło wielu mieszkańców. Goście uczestniczyli w plenerowej mszy, dziękując za tegoroczne plony. Z parafii Wittonia obejmujemy, moi drodzy, łączą się z Matką Najświętszą, to najsłodsze, najszlachetniejsze ziarno. Ale dzisiaj każdy z nas tutaj przybyłych jest tym złotym ziarnem wdzięczności, patrząc na Maryję. Ziarnem, ale powiem więcej, tym kłosem, który zawiera złote ziarna w sobie. Święto to podkreśla wagę rolnictwa oraz tradycji, które mimo upływu lat pozostają ważnym elementem polskiej tożsamości. Przekazujemy ten chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów zbóż na ręce pana wójta. Będę dziękuję sprawiedliwie, tak żeby starczyło dla wszystkich. Pięknie dziękujemy. Chciałem bardzo serdecznie podziękować, że przyjęliście nasze zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, która odbywa się po raz kolejny w naszym pięknym, zabytkowym parku, który właśnie dzięki walce naszych przodków, bo dzisiaj obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej, uczciliśmy chociaż przez chwilę minutą ciszy właśnie to wydarzenie, ale dzięki heroicznej walce naszych przodków możemy to święto świętować tutaj w tym miejscu, tak pięknie przygotowane. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzisiejszego wydarzenia. Tutaj mamy bardzo, przede wszystkim wszystkich rolników, bo mamy tak dużą ilość wieńcy, że to chyba jeszcze w historii naszej gminy nie mieliśmy aż tak dużo bogatego właśnie takiego przesłania dla potomnych, dla nas, dla obecnych, dla dzieci, dla młodzieży, że właśnie rolnicy żywią i podczas II wojny światowej bronili i oby ten pokój został z nami na zawsze. Tutaj dzisiaj również chciałem serdecznie bardzo podziękować wszystkim pocztom sztandarowym, wszystkim kołom kobiet za to, że właśnie są, że zaangażowali się i możemy dzisiaj tak pięknie świętować. Jako komendant Państwowej Straży Pożarnej, jako prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Daszynie mieliśmy jakby za zadanie wcześniej, oczywiście w ciągu tego roku, z żniw przede wszystkim, ale jako straż pożarna dbać o bezpieczeństwo naszych rolników, o bezpieczeństwo plonów, które rosły, a mam nadzieję, że właśnie w postaci dzisiejszego bochna chleba będziemy za chwilę spożywać i dziękować Wam, drodzy rolnicy, jak zawsze za trud, pracy, którą na co dzień wykonujecie pod gołym niebem, bez względu na pogodę, w słocie czy w słońcu. Także ja dziękuję w imieniu strażaków
gminy Daszyna. Dziękuję za to, że nas pomagacie, ale też właśnie kilka tych wyjazdów, pożarów było związanych z ochroną właśnie pól i mam nadzieję, że jako strażacy spisaliśmy się na tyle, że większych strat nie powstało. Pozwólcie, że również jako wicestarosta powiatu łęczyckiego w imieniu samorządu powiatu łęczyckiego podziękuję wam wszystkim, drodzy rolnicy, również za tą pracę i w imieniu władz składam najlepsze, najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje z tych waszych obfitych plonów otrzymywanych i tutaj wójt coś co prawda mówił, że opłacalność produkcji była, no też wiele czynników musi być spełnionych, by to mogło nastąpić. Dożynki w Daszynie były nie tylko momentem duchownego przeżycia, ale także okazją do spotkania i wspólnego świętowania. Oczywiście dzisiejsze święto jest poświęcone dla naszych rolników, którzy dają nam chleb, dają nam żywność i dzięki temu możemy właśnie świętować, dzięki temu możemy spożywać tak wspaniałe posiłki jak właśnie w dniu dzisiejszym, gdzie gościmy tak wiele osób. Przede wszystkim, żeby za ich wytężałą pracę, za ten trud, który codziennie jakby wykonują, mieli godziwe wynagrodzenie, żeby ich praca oprócz takiego wymiaru satysfakcji również miała wymiar ekonomiczny, żeby mogli po prostu wysłać swoje dzieci na dobre uczelnie, żeby mogli dla wszystkich jakby swoich członków rodziny zapewnić godne życie, żeby to, co jakby wykonują od wieków, czyli z pokolenia na pokolenie, żeby również dla nich było takim dniem, gdzie po prostu przynosi satysfakcję, wyrazy takiego zadowolenia wymiernego i dla wszystkich, którzy potrzebują tego chleba, żeby właśnie ten chleb się znajdował, żeby był produkowany w Polsce zdrowy i żeby no, wszyscy mogli się z tego cieszyć. Praca całoroczna. Myślę, że dożynki to jest taka kwintesencja tego całego roku po prostu ciężkiej pracy, tak, rolników. Tutaj na gminie jest dużo rolników? Nie ma. To jest rozrobione rolnictwo i głównie to jest rolnictwo chłoporobotnicy. Dzieci pracują w rolnicy. Nie ma tak, że sami z samego gospodarstwa się utrzymują. Tacy rolnicy, którzy się utrzymują z tego gospodarstwa, to pojedyncze jednostki. W takim razie czego można wam rzeczyć? Pogody na pewno? Tylko pogody. Wspólna praca przy organizacji święta oraz udział w wydarzeniach wzmacniają więzi międzyludzkie i poczucie wspólnoty. Koła gospodyń wiejskich z terenu gminy przygotowały dożynkowe stoiska z pysznymi regionalnymi smakowitościami. Serwowane były pyszne dania z grilla oraz grochówka. Dla łasuchów przygotowano domowe ciasta i sery własnej produkcji. Jako firma także dołączyliście tutaj do dożynek. Dlaczego jest to tak ważne, żeby wspierać tą lokalną społeczność, żeby wspierać tutaj takie małe gminy, jaka jest Daszyna? Ja z dumą powiem, że to już jest któryś raz z rzędu, kiedy jesteśmy tutaj wspólnie z władzami gminy, z panem wójtem, z mieszkańcami, któryś rok z rzędu, gdzie wspieramy właśnie lokalną społeczność. To jest jeden z celów zrównoważonego rozwoju naszej organizacji w ogóle. To jest bardzo ważne, aby być tam, gdzie prowadzimy biznes, gdzie prowadzimy naszą działalność gospodarczą, również w tym wymiarze wsparcia lokalnej społeczności. W gronie mieszkańców są nasi pracownicy, rodziny naszych pracowników, a także lokalna społeczność szeroko rozumiana. Ważne jest dla nas to, aby być z nimi tutaj też w takiej namacalnej formie, właśnie dzieląc się naszymi produktami. Jesteśmy producentem żywności, a zatem chcemy się tą żywnością dzielić, nie tylko sprzedawać ją, produkować na potrzeby rynku krajowego i rynków zagranicznych, ale dzielić się z osobami tutaj, z lokalną społecznością. Jest to jeden z obszarów w ogóle naszej działalności. Realizujemy to w wielu lokalizacjach, tam gdzie prowadzimy nasz biznes. Mamy menu urozmaicone. Polecamy kluski, kluski z mięsem, polecamy gołąbki, placki ziemniaczane z gulaszem, pierogi z kapustą i z grzybami, fajne chleba oczywiście tradycyjnie z ogórkiem kiszonym i wszystko to, co widać. Ciasteczka, ciasta, deserki. Czego dusza zapragnie? Czego dusza zapragnie, właśnie. Bardzo myślę, ja myślę, że bardzo ważne to tak jednoczy, tak? Ludzie się bardzo rzadko spotykają, a w takim gronie jednak są emocje, tak? No widać ludzi uśmiechniętych, pogodnych. Widzimy, że ludzie kwitną, tak? No rozwijają się w jakiś sposób, tak?
nowe twarze. Dziękują nam, przychodzą z powrotem, dziękują nam za pyszne jedzenie. Także same superlatywy. Przede wszystkim ciasto, chleb ze smalcem, no i z gotowanych rzeczy to nic. Napój cytrynowy, no i to wszystko, chlebek jeszcze swojej roboty. I to wszystko. Podczas dożynek nie brakowało także stoisk z rękodziełem oraz zabaw dla dzieci. Pojawiły się dmuchańce, zjeżdżalnie czy przejażdżka bryczką. Ja mam ozdoby z wstążki. Wykonuję sama aniołki, bombki, gwiazdki, jakieś kwiatki, takie stroiczki, także... Od jak dawna pani zajmuje się rękodziełem? Około 5 lat. Tak, no na różne okoliczności. Nie ma tu wszystkiego, bo jeszcze dochodzą kosze. Ojej, jaki sentyment mają ludzie do konika i w ogóle piękna. Piękna organizacja i ludzi dużo. Fajnie, bardzo fajnie. Dlaczego pan decyduje się co roku tutaj przychodzić? No dlatego, że jest duże zgromadzenie i jest kogo powozić i po prostu dużo chętnych. No bardzo miło i przyjemnie. Dożynki gminne w Daszynie były nie tylko świętem plonów, ale także doskonałą okazją do wspólnego celebrowania lokalnych tradycji. Ktoś, kto dba o wszystkich. Ktoś, kto daje nam pokarm, ciężko pracuje. Sam jestem, znaczy byłem rolnikiem kiedyś, teraz niestety nie jestem, ale wspieram rolników. Moim zdaniem bardzo ważne, ponieważ podtrzymuje tradycję i ogółem po prostu no, pokazuje te takie wiejskie zwyczaje i takie no, jakby to ująć, no takie stare zwyczaje po prostu moim zdaniem. Z Siedlca, niedaleko właśnie tutaj Daszyny. Rolnik to bardzo ciężko pracująca osoba, która pracuje na rzecz Polski. No można powiedzieć, że rolnicy to jest taka główna podstawa państwa. Że bez rolników nie mielibyśmy jedzenia i ogólnie no nie mielibyśmy niczego. Uroczystości zakończyły się zabawą taneczną pod gwiazdami, co nadało wydarzeniu wyjątkowy i niezapomniany charakter. Szczęście mi, oj, 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 oj. Tam grozik może dwa. Spełni wróżba ta. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Proszę, by wróż mi szczęście i dobre dni. A ja zapłacę, ile powiesz mi. Tańczę, 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 tańczę razem z wami. O, powiecie wszyscy prosto, to nie ma prawa. Płócisz balsami po moim ciele, a nie lecą. Zmysły moje tak pobudzone, załapone, załapone. Dotykaj mnie, tego dziś chcę. Rozkoś mnie, tego dziś chcę. Ręce do góry! Zmysły rozpalone, duch raniec pobudzone. Zapach twego ciała, on tak na mnie działa. Dotknij trochę niżej.
na mnie. Co tańczysz ty na mnie? Wyglądasz idealnie, gdy tańczysz tylko na mnie. Oj tak ładnie, ładnie. Bójesz się tak ładnie. Wyglądasz idealnie, gdy tańczysz tylko na mnie. Jak zostaniemy sami, poskładam cię jak łabędzia z origami. To zostaje między nami. Oh baby, zrób się ze mną. Oh, I wanna feel. Co zrobić? To zostaje między nami. Chemistry, zrób się ze mną. Oh, I wanna feel. Co zrobimy? To zostaje między nami. Oh baby, zrób się ze mną. Co zrobimy? Co zostaje między nami? Pięknie śpiewać, aż się zrobiło romantycznie.